Kawusia jest w trakcie. Kolejny filmik poradnikowy na temat Windowsa 10. Dziś ciekawa rzecz, której brakuje mi w Windowsie 10. To jest taka ikonka pokaż pulpit. Pulpit oczywiście możemy pokazać sobie bardzo prosto. Mamy tutaj otwarte jakieś programy. Możemy użyć skrótu klawiszowego naciskając symbol Windowsa, symbol flagi na klawiaturze i M. To nam minimalizuje wszystkie okna i pulpit jest widoczny. Możemy również pokazać pulpit najeżdżając na pasek z ikonkami, tam gdzie jest zegar, i z samej prawej strony jest taka belka. Kiedy najedziemy, pokazuje nam się pulpit, kiedy go klikniemy, możemy ten pulpit tutaj na nim jakieś operacje robić. Ale w Windowsie na przykład 7 była taka dostępna ikonka, pokaż pulpit, ona była tutaj po lewej stronie, to było też przydatne. Czasami szybko, tak nie odrywając, prawda, ręki, można było tutaj szybko przejechać, w ułamek sekundy przejść na pulpit. No tutaj mi tego brakuje, ale jest prosta metoda, jak to zrobić. Ona nie jest taka prosta, ale mam nadzieję, że dzięki temu mojemu filmikowi każdy będzie w stanie to zrobić. Zaczynamy od tego, że musimy sobie najechać na tą lupkę i wpisać komendę, którą ja wpiszę również pod filmikiem, więc nie musicie jej pamiętać. Tutaj ją wpisujecie, naciskacie Enter. Polecam ją skopiować i wkleić w to miejsce. I się powiem takie programiki. Tutaj wyszukujemy program Pokaż Pulpit. Tutaj jest. Tego pokazuję właśnie w tej chwili. Najeżdżamy na tą ikonkę Pokaż Pulpit, klikamy prawym przyciskiem myszy i wysyłamy na pulpit. Dajemy wyślij do, szukamy pulpit. O. I w tym momencie na pulpicie pojawi się ikonka Pokaż Pulpit. Ale to jeszcze nie jest to, o co nam chodzi. Ta ikonka owszem działa, ale my chcemy ją mieć na tym pasku na dole, a te ikonki tutaj nie możemy przerzucić. No i to jest następna zagwozdka, co musimy teraz zrobić. Najeżdżamy sobie na tą ikonkę, przesuwamy gdzieś do góry, żeby nam nie przeszkadzała i musimy utworzyć sobie do tego programu skrót. Klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie, wybieramy nowy, wybieramy skrót, musimy utworzyć skrót i to jest teraz skrót do pewnego elementu. Przeglądamy, wybieramy nasz pulpit i nasz programik, który chwileczką utworzyliśmy, ten Pokaż Pulpit. On jest tutaj. Jest. I żeby to działało, tutaj musimy na samym początku wpisać jeszcze słowo Explorer. Pamiętajcie tu o tym. Przed tym linkiem do tego skrótu wpisujemy Explorer i dajemy zakończ. I ikonka nam się tak zmieniła fajnie. A teraz możemy tą ikonkę przeciągnąć sobie na pasek, gdziekolwiek chcemy na dole. Ja tu polecam jeszcze zmienić ikonę temu programowi. A na przykład niech jest taka, może być na przykład taka. I przeciągamy sobie gdziekolwiek chcemy ją sobie mieć. I teraz co się dzieje? Mamy tutaj pootwierane okna i chcemy z jakiegoś powodu przejść na pulpit. Tak jak mówiłem, mamy trzy te metody, skrót klawiszowy, kliknięcie w belkę, która jest na samym końcu za zegarem, lub teraz możemy sobie użyć właśnie tego utworzonego skrótu. Klikamy go sobie i jest pulpit. Mam nadzieję, że to się uda. Ja pod filmem zamieszczę instrukcję krok po kroku, jak to zrobić. Powodzenia. To na razie tyle. Dzięki za uwagę. A ja wracam do Kawusi. Hejka. A, pamiętajcie też, jak się przydało, to pamiętajcie o subach i lajkach w górę. Hej!